Hej, z tej strony Malwina. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, który przygotowuję dla Craftwany. Dzisiaj zrobimy sobie razem kartkę z kolekcji Primy Marketing Aquarel, jak tutaj pewnie zauważacie. A jeżeli nie znacie jeszcze tej kolekcji, to zapraszam serdecznie do mojej prezentacji tej kolekcji, do ostatniego filmu, który podlinkuję w opisie pod filmem. Jak widzicie, okleiłam sobie też już układkę kartki, korzystam z bazy w formacie DL. Okleiłam już ją sobie papierem, no bo tutaj nie ma nic odkrywczego. Docięłam sobie papier na 4 prostokąty o wymiarach 8 i 1/8 cala na 3 i 3/4 cala. I przykleiłam sobie wzory z kolekcji Aquarel z przodu i z tyłu tutaj w środku, bo będę chciała tutaj w środku wykorzystać sobie jeszcze rubony, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Generalnie moim pomysłem na dzisiejszy film jest to, żebyśmy wykorzystali jak najwięcej dodatków z tej kolekcji. Jeżeli widzieliście właśnie ten poprzedni film mój z prezentacją tej kolekcji, to wiecie, że mam w sumie chyba prawie wszystko. Wydaje mi się, że tam jakichś pojedynczych kwiatków nie kupiłam. Natomiast wszystko tam pozostałe właśnie, czy te efemery takie półprzezroczyste, jakieś motylki, ważki i tak dalej, literki, rabony, napisy tekturowe i tak dalej, to wszystko będziemy wykorzystywać. Chciałabym tutaj zbudować jakąś taką kompozycję kwiatową. Troszeczkę zaraz cofnę tą kamerę, bo wydawało mi się, że będzie fajnie, że będzie dobrze widać z bliska, ale wydaje mi się, że jest aż za blisko. Więc tak, będę chciała tutaj umieścić sobie kwiaty, właśnie te półprzezroczyste jakieś owady, motylki, ważki. No i wykończymy to sobie jakimś tekturowym napisem. Zobaczę, może uda się wykorzystać jeszcze jakąś kartę journalingową, bo też ten bloczek wzięłam. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądał gotowy efekt, to zapraszam do oglądania dalej. Kamera nieco oddalona, powinno już być lepiej widać. Ja tutaj też teraz mam wygodniejszy w sumie podgląd na to, co Wy zobaczycie. I tak naprawdę zacznę sobie kartkę od środka, a nie od zewnątrz, dlatego że chciałabym tutaj właśnie umieścić jakąś grafikę z rabonów. A jak już zbudujemy tutaj kompozycję, no to nie będzie za wygodnie je tutaj umieszczać, bo je trzeba wetrzeć tym drewnianym patyczkiem, więc myślę, że tak będzie dużo lepiej. Jeżeli chodzi o rabony, mamy 3 duże arkusze z grafikami i z napisami. Ja będę chciała umieścić ten napis Fly tutaj gdzieś w tym miejscu. Mamy jeszcze właśnie jakieś inne napisy, ale stwierdziłam, że wybiorę sobie ten. I teraz tak, ja będę to robić pierwszy raz. Nigdy nie pracowałam z rabonami i nawet nie sprawdziłam sobie wcześniej przed tym filmem, jak się zachowują te rabony. Właściwie to szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żebym w ogóle skrapowała od czasu ostatniego filmu. Nie miałam zupełnie weny. W sumie wciąż nie mam, ale czasem jest tak, że po prostu usiądzie się i jak się zacznie pracować, to nagle wszystko wskakuje na swoje miejsce, więc bardzo liczę na to, że to się za chwilę stanie. Wytnę sobie ten napis, ten fly z tego arkusza i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A no właśnie, no i nie dokończyłam wątku. Nie próbowałam tych rabonów przed tym filmem. Będę to robić teraz przy Was pierwszy raz w ogóle w życiu. Więc zobaczymy, czy ja to w ogóle dobrze zrobię, czy nie będę zaraz googlować gdzieś na szybko, jak się to robi, bo oczywiście tego też nie zrobiłam. Stwierdziłam, że no dobra, no chyba się to wciera i tyle. I wio. Więc zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście się to tylko wciera i tyle. Jeżeli jesteście ciekawi tych rabonów, to widziałam, że Ania Szczepaniak, ambasadorka Craftwany, także zrobiła swoją środową inspirację z tymi rabonami. Zrobiła bardzo ładną kartkę na białym tle. A ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać ten rabon na kolorowym tle. Czy on jest taki bardzo mocno kryjący, czy jednak nie będzie aż tak krył. Ten patyczek, który mam tutaj w dłoni, on jest w zestawie razem z tymi rabonami z kolekcji, więc nie trzeba szukać sobie żadnego dodatkowego narzędzia. No właśnie, no jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać na grafice. Dlatego też nie wybierałam żadnych kwiatów ani nic takiego, bo raz, że tutaj już mamy sporo kwiatów, nawet jeżeli zakleimy je, tutaj jakieś wrzucimy życzenia, no to i tak będzie trochę tej grafiki widać. A poza tym nie chciałam już tutaj przesadzać jeszcze większa ilość kwiatów. A jakby się jeszcze okazało, że one nie są takie do końca kryjące, jak mi się by wydawało, albo jakbym chciała, no to, to nie. To wolałam dać po prostu napis, bo wtedy się nie będzie to aż tak rzucać w oczy.
Dobra, to jeżeli mam rację, jeżeli mi się dobrze wydaje, to teraz ściągam sobie tę warstwę. Tak to wygląda z tej strony. Ok. I dopasowuję sobie ten napis, tak? No dobrze. Co to jest tutaj, 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 tutaj? Tu jest takie fajne miejsce, bo tak mi się... Taka dziura jest i ja bym sobie tak chętnie to tutaj gdzieś dała, tylko może bardziej... Bardziej jakoś tak, a tu mi za bardzo wtedy... Wolałabym, żeby o, tak jakoś może nachodziło, żeby nie było tak idealnie równo. Okej. Okay. To się jakoś tak lekko przykleiło. No i zobaczmy, czy to tak działa. Tu muszę uważać, bo mam tutaj bardzo blisko przycięte i nie chciałabym uszkodzić papieru. Nie wiem, jak mocno powinnam to dociskać i kiedy to właściwie już łapię. Więc potrę sobie to jeszcze chwilę. Jeżeli miałyście już do czynienia z rabonami i widzicie, że robię coś nie tak, to będę Wam wdzięczna za komentarz albo w ogóle za podzielenie się Waszymi wrażeniami z rabonami. Dobra, sprawdźmy, czy to działa. Nie, nie działa. Nie. Jeszcze mocniej? Widziałam, że tak jakby się oddzielało. Ale jakby bez przekonania. To może jeszcze mocniej muszę to zrobić. No dobra. Albo w ogóle robię coś źle. Zaraz się ukaże. Widzę, że już tutaj sobie troszeczkę zniekształciłam. Jejku, no teraz się stresuję. Już mnie ręka boli. Dobra, sprawdźmy, czy to poprawiło sprawę. Tak, teraz się trzyma. Ale widzę, że muszę bardzo delikatnie to ściągać. Okej. Okej. Jest. Jest. Ale powiem Wam, że ja później jeszcze sprawdzę sobie, wygoogluję, czy ja na pewno to dobrze zrobiłam. I jeżeli zrobiłam coś nie tak, to dodam napisy tutaj, w tym momencie, do filmu. Teraz zrobiłam to na czuja. Ej, ale to jest fajne, bo tego... No, czuć to pod palcem, no bo to jest jednak taka naklejka, powiedzmy, taka cieniutka. Ale to jest tak subtelne. Podoba mi się. No, szkoda, że tutaj troszeczkę skaszeniłam sprawę. Bo podniosłam to za wcześnie i tutaj mi się troszeczkę to zgięło. W ogóle w kamerze tutaj widać takie... widać tutaj no, obrys jakby tej naklejki, ale na żywo tego tak nie widać. To nie jest tak widoczne jak tutaj w obiektywie. Okej, więc to był rabon. Bardzo mi się to podoba. Nie no, fajne. Okej, tylko muszę sprawdzić, czy na pewno robię to dobrze. I myślę, że tak, że będę korzystać częściej, jeżeli będzie, bo to fajnie dodaje takiego smaczku do grafiki. Niekoniecznie musimy doklejać jakąś warstwową tutaj rzecz, kompozycję, a ja też nie lubię na przykład wycinanych elementów przyklejać na płasko. Tak całkiem. Jak już mam jakiś wycięty element, to chociaż na minimalnym dystansie muszę go przykleić, bo jak przyklejam na płasko, to mi się nie podoba. Niestety. Także... Mamy środeczek, później tutaj można wkleić sobie życzenia albo włożyć tylko kartkę z życzeniami do środka, jak kto woli. Dobra, to co? Przechodzimy teraz do kwiatów. Mój pistolet do kleju grzeje się już w sumie odkąd zaczęłam ten film. Dobra, kwiatuszki. Wybieram sobie kwiatuszki. Mam ich tutaj sporawo. I zaraz będziemy wybierać. Co my tu będziemy tworzyć? No bo właśnie tak jak wspominałam, od ostatniego filmu nic nie tworzyłam. Troszeczkę... Nie chcę powiedzieć, że się wypaliłam, bo to nie jest prawda. To mi wciąż sprawia ogromną przyjemność. Po prostu nie miałam takiej potrzeby, nie miałam czasu, nie miałam nastroju w pewnym momencie. No i tak jakoś zeszło. Ale mimo wszystko czas spędziłam kreatywnie. Tworzyłam inne rzeczy, robiłam sobie notesy, dostałam od taty prasę introligatorską, którą sam mi zrobił,
Więc próbowałam swoich sił w robieniu zeszytów. Takich typowo zeszytów. Więc świetnie się bawiłam. Po prostu nie zajmowałam się scrapbookingiem chyba przez ostatnie 2 albo 3 tygodnie. Więc to będzie dla mnie miłe też odświeżenie, żeby zbudować coś z tych kwiatków. Mam tutaj przygotowane też kosteczki dystansowe. Kosteczki o wysokości 5 mm, 3 mm, 2 mm i tutaj chyba też 3 mm. Kosteczki albo ze Scrap Boysów, albo z P13. Któreś z tych dwóch. Dostępne oczywiście w sklepie. Na pewno bardzo bym chciała wykorzystać któreś z tych materiałowych kwiatów. Bardzo mi się to podobają. One są takie mięciutkie, mają te końce pozawijane. I taki piękny, piękny kolor. Naprawdę. Więc to sobie wykorzystamy. Tutaj te kwiatki, które mam z lewej, tutaj troszkę u góry, one mają tą taką posypkę troszeczkę błyszczącą. Ona mi bardziej przypomina cukier niż jakiś, nie wiem, brokat czy coś w tym stylu. Otworzę sobie od razu też te efemery, żeby była jasność, co ja tam będę chciała jeszcze dodać sobie. Będzie łatwiej kombinować. I one wyglądają tak. Tutaj mamy motylka. To jest jakaś ważka. Ich prawie nie widać na ciemnym tle, więc ja sobie je tutaj dam z boku na biurko, które jest jasne, żebym widziała te elementy. Akurat wyjęłam sobie prawie same ważki, ale to nic. Dobra. I wyjmiemy sobie literkę jakąś. Myślę, że wezmę literkę M. Jak Malwina. Jest i M. Dobra. Te literki fajnym będą bardzo akcentem personalizowanym do tych prac. Więc mamy taką litereczkę. To sobie gdzieś dodamy. No i przejrzę sobie jeszcze na szybko te karty. Może coś wybiorę. Ale nie wydaje mi się, bo przeglądałam je już chyba wcześniej, jakoś nic specjalnie mi się bardzo nie rzuciło w oczy. Więc nie będę też na siłę czegoś wciskać. Chyba, że dodamy tego koliberka, ale go sobie wytniemy jako element. Dobrze. I napisy. Napisy mamy tekturowe, wysokie, ale myślę, że to wybiorę już na sam koniec. Ok. Ja teraz sobie będę tutaj troszeczkę tworzyć, kombinować, bo mam jakąś tam, powiedzmy, koncepcję w głowie, ale nie zastanawiałam się jeszcze nad tym, jak to będzie dokładnie wyglądało na papierze. Wytnę sobie tego ptaka. No, a kolibra. A co do właśnie tego, co mówiłam wcześniej, że nie tworzyłam tak długo, nie mam z tym jakiegoś problemu, bo tak mnie tknęło, żeby o tym wspomnieć, bo często też jest tak, że jak ktoś mówi, że o nie wiem, nie miał głowy, nie miał nastroju do tworzenia czy coś, to zaraz jakaś blokada albo nie wiem, coś złego. No, kolorowo nie jest, tak to ujmę, ale to jakby nie ma to związku z tą moim brakiem chęci do scrapu. Po prostu zajmowałam się teraz czymś innym, tymi zeszytami. Dostałam na gwiazdkę haft diamentowy, więc też to pochłaniało strasznie dużo mojego czasu. To jest tak fajne, tak uspokajające, jak się tak właśnie diamencik po diamenciku. No można też kilka naraz, są to takie końcówki, ale naprawdę, jeżeli się wahacie, czy spróbować sobie haft diamentowy, to ja naprawdę bardzo polecam. Było to świetne. I kupiłam sobie więcej zestawów. Właśnie czekam, aż do mnie przyjdzie taki jeden piękny z Hogwartem. Ja wiem dobrze, komu tutaj w Craftvania on by się bardzo spodobał. Hehehe. Z Hogwartem. Właśnie czekam, aż do mnie przyjdzie, bo zamówiłam go ze Stanów. Bo dla mnie jest bardzo ważne, żeby takie rzeczy były licencjonowane. Jeżeli ktoś poświęcił swój czas na wykonanie pracy,
i jest to na przykład jakiś artysta, powiedzmy, bo teraz już abstrahując od tamtego Herbu Hugwartu, bo on jest akurat, no, Warner Bros., tak? Więc no też jak najbardziej czyjaś praca i jest to licencjonowane, ale wiecie, często jest tak, że po prostu jakiś artysta digitalowy wykona jakąś piękną pracę, wrzuci ją, nie wiem, na Instagram, w jakieś swoje social media, no i zaraz się znajdzie jakiś Janusz biznesu, który po prostu skopiuje ten wzór, przerobi sobie na te diamenciki czy cokolwiek innego i będzie sprzedawał i robił na tym hajs, a twórca się o tym nigdy nie dowie. I bardzo nie lubię czegoś takiego, nie toleruję tego i nie chcę być tego częścią. Dlatego właśnie, tym przy długim wstępem, dlatego ja zdecydowałam się zamówić ten wzór z Herbem Hogwartu właśnie ze sklepu w Stanach. I czekam, aż do mnie przyjdzie w tym tygodniu. I będę sobie wyklejać właśnie ten half diamentowy. Naprawdę to jest tak świetne, świetna zabawa. Bardzo, bardzo polecam. Zamówiłam sobie też właśnie jeszcze jakiś wzór. Także będę działać i będę wyklejać i czuję się z tym wspaniale. Więc nie ma z mojej strony żadnego żalu co do tego, że nie tworzyłam przez ostatni czas. Nie boli mnie to. Czuję się z tym świetnie. Po prostu robię sobie teraz krótką przerwę, żeby się nie wypalić, żeby się nie zmęczyć, żeby nie robić nic na siłę. Jak mnie znajdzie, to będę sobie działać, a jak nie, to nie. Nic na siłę. Tak tutaj kombinuję, pewnie się zastanawiacie, o co mi chodzi z tymi kwiatkami. Ale no ja sobie tak muszę troszeczkę poprzykładać. Ja też nie jestem jakaś super rewelacyjna w budowaniu tych kwiatowych kompozycji. Najczęściej po prostu przyklejam tak, jak mi się coś podoba, ale jakoś na razie mi ta literka średnio w ogóle gdziekolwiek tutaj pasuje. Myślę, że ją sobie na razie jednak odłożę. Może ją gdzieś indziej wpasuję. Ale jakieś takie troszeczkę za ciemne mi te kwiatki się wydają. Chociaż ten jest fajny. Ten za jasny mi tutaj. Tu by się coś mniejszego przydało. Powiedzmy coś tędy. Ten jest fajny, ale może trochę za duży. W sumie jakbym tutaj dała ten mały. Tutaj ten mały. I gdzieś tutaj tę ważkę. Tylko na wysokości troszkę ją sobie podnieść. Tak sobie zerkam na to. Bo tutaj za mało widać tego motylka, jak jest. Tu też go tak słabo widać. Więc może jakby go tutaj podkleić też, ale to już będzie za dużo moim zdaniem. Więc może mniejszą ważkę. Ta ważunia tutaj tak fajnie wygląda. Ona mi się podoba. Tu jeszcze brakuje jakiegoś białego kwiatka chyba. Może jakbym zrobiła tak. Myślę, że tak, jest nawet fajnie. Dobra. Wezmę teraz te malutkie kosteczki i zacznę już powoli przyklejać. W te najciemniejsze miejsca na tych grafikach naklejam kosteczki, żeby było je jak najmniej widać. I ponieważ są sztywne, te efemery przezroczyste, to przyklejam tylko jedną kosteczkę. Nie muszę nic podklejać więcej.
Dobrze. I teraz tak. To sobie odłożę i podkleję sobie tego kwiatka, ale podkleję go sobie wyżej. Gdzieś tak na 3 mm myślę. Nie będę przesadzać z tamtą piątką. Więc tutaj. Klej na gorąco. I kwiatek przyłożony. I teraz na 2 mm przykleję sobie ten kwiatek. Tu już bez tego kleju na gorąco daję, bo to jest papier. To są kwiaty papierowe. I ten już na płasko. I naklej na gorąco. Teraz ten sobie przykleję na 2 mm. W tym miejscu. I tego kwiatka przykleję tutaj tak na wierzch. Tak czy nie? Może go tu? Nie. Tak bardziej pod spód chyba jednak. Bo jeszcze gdzieś będę chciała dodać napis. I naklej na gorąco, na płasko. Ok. No i na razie mamy tutaj efemerki, kwiatki. I pomyślmy, mamy tutaj jeszcze literkę. Nie chcę jej tak dodawać, tak całkiem na siłę. Tak spojrzę w swoją stronę. Nie, jakoś... Jakby była mniejsza, to może można było ją dać tutaj. O, zahaczyłam o coś. Ale wydaje mi się, że jest za duża. Ewentualnie by się sprawdziła tutaj, ale tutaj tak trochę mi szkoda z tyłu kartki, więc może nie. Daruję sobie literkę w tej konkretnej pracy jednak. Nie będę jej umieszczała. Następnej. Nic straconego, zupełnie. Także nie ma problemu i możemy przejść do napisu. Napis zaraz wybierzemy. Zastanawiam się, czy wybrać napis czarny czy biały. Myślę, że wybiorę ten czarny, krótki. I tak jak lubię. Umieszczę go na kwiatku. I przyklejam go na klej na gorąco. Nakładam go tak na środek. Troszkę tutaj mogę też na boki. I przyklejam do kwiatka. I tak wygląda gotowa karteczka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się bardzo podobają te przezroczyste elementy. Na pewno będę z nich korzystać częściej przy tej kolekcji. Fajne są, one tak dodają coś takiego ciekawego, lekko błyszczącego do kartki, zwracają na siebie uwagę, ale jednocześnie nie są takie mocne, że nie wychodzą na ten pierwszy plan w pracy, tylko są takim naprawdę ładnym dodatkiem do wszystkiego. Cieszę się, że doszły też napisy do kolekcji, bo lubię korzystać właśnie z takich napisów na tych tekturkach, więc z tego jestem bardzo zadowolona. I te rabony, też bardzo fajna sprawa. Bardzo delikatne, płaskie pod palcem, super dodatek.
Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuk w górę. Zostawcie też jakiś komentarz, dajcie znać, co myślicie. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!